Z pozoru może wydawać się Państwu, że myśl, która dochodzi do nas sprzed lat przecież 750, może nie ma nam wiele spraw aktualnych do zaoferowania. A jednak, tak jak powiedziałem, święty Tomasz pozostawił w skarbcu myśli ludzkiej tak ważną propozycję uchwycenia relacji między naszymi ziemskimi sprawami, między sprawami publicznymi, sprawami politycznymi, które są w centrum naszej uwagi w czasie tego kursu, bo przecież dotyczy on historii myśli politycznej, a wiecznością, a Bogiem, że do syntezy świętego Tomasza nawiązują kolejne wieki, nic większego nie będąc w stanie stworzyć. Zdolne tylko dodawać komentarze, buntować się bezsilnie wobec wielkości tej syntezy lub niszczyć ją ze szkodą dla ludzkiego ducha i porządku politycznego. Spieramy się oczywiście często o interpretację myśli świętego Tomasza i myślę, że do tego także będziemy tutaj króciutko nawiązywać, ale nikt inny jak właśnie on swoim sposobem dociekania do prawdy nie daje tak doskonałego wzoru, jak spory rozstrzygać. I o tym także chciałem Państwu powiedzieć. Otóż po wprowadzeniu, które no, w krótki, nieudolny oczywiście sposób będzie próbowało przybliżyć Państwu charakter myśli świętego Tomasza, będę chciał Państwu przedstawić dwa zagadnienia konkretne, tak jak je święty Tomasz przedstawia, żebyście Państwo zobaczyli ten sposób dochodzenia do prawdy i do rozstrzygania sporów intelektualnych. Na dwóch przykładach, o wojnie i o warcholstwie, dwa bardzo aktualne tematy w dniu dzisiejszym. Myślę, że nikt lepiej nam nie pomoże zrozumieć tych wydarzeń, które toczą się wokół nas, czyli wojny, i tych wydarzeń, które toczą się w naszym kraju, czyli warcholstwa, niż właśnie święty Tomasz. Jeżeli chcemy przybliżyć jego myśl, najpierw musimy przybliżyć chociaż w paru słowach jego epokę. To jest czas największego, najwspanialszego rozkwitu średniowiecznej chrześcijańskiej Europy, wiek XIII, wiek kolejnego, można tak powiedzieć, kulturalnego i chrześcijańskiego zarazem renesansu. Wiek także osiągniętej względnej zamożności i stabilizacji w krajach zachodniej części Europy Łacińskiej. W tym właśnie wieku powstaje bardzo wiele powodów do refleksji nad tym, jak tę stabilizację utrwalić, jak z niej korzystać i wiele sporów wokół tych zagadnień. To, że doszło do takiego rozkwitu, że doszło do takich sporów wokół jego znaczenia, wiązało się także z wcześniejszą ewolucją relacji, można powiedzieć, polityczno-duchowych w Europie chrześcijańskiej, ewolucją, której główną osią był spór papiestwa z cesarstwem. Cesarstwo, które jeszcze w wieku X, wtedy kiedy chrześcijaństwo przychodziło do Polski z Rzymu przez Czechy, podporządkowało sobie całkowicie papiestwo. Papieży wymieniał, jak można powiedzieć, palce w swojej rycerskiej rękawiczce, odtąd pierwszy, odtąd drugi, cesarze odnowionej dynastii niemieckiej na tronie świętego Cesarstwa Rzymskiego. I dopiero po kilkudziesięciu latach walki o uniezależnienie papiestwa, Grzegorz VII w starciu z Henrykiem IV, przedstawicielem innej już dynastii, w latach 70. XI wieku, jak Państwo pamiętacie zapewne, w tę walkę uwikłany był także nasz król Bolesław Szczodry i biskup Stanisław, święty biskup Stanisław. To właśnie ten czas sporów Grzegorza VII z Henrykiem IV. Wiekopomne znaczenie tego sporu było takie, że od tej pory, czyli od lat 70. wieku XI, władza duchowna nie podporządkowała sobie nigdy, przepraszam, władza świecka, nie podporządkowała sobie nigdy całości władzy nad umysłami ludzkimi w Europie. I to ma kolosalne znaczenie dla tej niezwykłej,
fenomenalnej przygody duchowej, jaką przeżyła Europa w następnych wiekach. To, że władza została tutaj podzielona. Są zwolennicy władzy zjednoczonej, ci, którzy chcą, żeby był jeden rząd światowy, żeby było jedno imperium, żeby był jeden władca, jeden cesarz. To jest straszliwa pokusa. Mówił o niej, o tym wspominaliśmy jakiś czas temu, święty Augustyn, właśnie w kategoriach pokusy, niebezpieczeństwa. Nie daj Boże, żeby był kiedyś jeden władca na całym świecie, ten świecki władca. Panem historii jest tylko Bóg, a od czasu wieży Babel próba zbudowania niezależnej ludzkiej cywilizacji na buncie przeciwko Bogu kończyła się zawsze źle dla ludzi. Otóż to, że papiestwo wywalczyło sobie niezależność od władzy świeckiej, spowodowało zarazem odwołanie do argumentów prawnych w obronie tej wolności. Odnowiony został, można tak powiedzieć, korpus dziedzictwa prawnego starożytnego Rzymu, przechowany w kodeksie Justyniana, bizantyjskim kodeksie. Szukano argumentów prawnych na rzecz tej obrony jednej władzy przed drugą. Tak nakręcała się, jeżeli mogę użyć takiej niewyszukanej i niezbyt eleganckiej metafory, dynamika wolności europejskiej. Ta wolność, wolność papiestwa od uroszczeń władzy świeckiej, które chciało dyrygować papieżami, biskupami, sięga po argumenty prawne. Sięga po argumenty prawne, ufundowane oczywiście w prawie Bożym. Ta walka jednakże nie kończy się na jednorazowym zwycięstwie Grzegorza VII. Jak wiemy, sam Grzegorz będzie musiał potem uchodzić przed wendettą cesarza i umrze na wygnaniu, nie w Rzymie. Ta walka będzie trwała dalej, ale Kościół już jej w średniowieczu nie przegra. Natomiast jej dynamika prowadziła do tego, że przeciwko dominującej władzy cesarstwa zaczną występować suwerenne, czy w każdym razie szukające pojęcia suwerenności, niepodległości, królestwa. I one będą odwoływały się do argumentów prawniczych w obronie swojej wolności. Tak zacznie się początek nowoczesnych uniwersytetów. To właśnie z tej walki o wolność najpierw papiestwa i utrwalenie, obronienie jej argumentami prawnymi, a potem o obronę suwerenności tworzących się królestw, powstaną pierwsze uniwersytety. Ten w Bolonii w końcu XI wieku z najważniejszą w Europie szkołą prawa, później kolejne uniwersytety, z których najważniejsze to Uniwersytet Paryski, także z metryką bardzo starą, sięgającą XII wieku, Uniwersytet w Oksfordzie i Uniwersytet w Neapolu, stworzony już z pełną myślą przez nowoczesnego, biurokratycznego, można powiedzieć, władcę Fryderyka II, jako króla Neapolu, a przy okazji cesarza, do wyszkolenia własnej kadry prawniczej, która będzie organizowała jego kraj, zarządzała tym krajem i broniła jego, jeżeli można tak powiedzieć, suwerennych praw przeciwko papiestwu tym razem. Przecież z tej samej intencji powstanie kiedyś Uniwersytet Krakowski przez Kazimierza powołany, żeby prawnicy wykształceni na tym uniwersytecie mogli służyć koronie Królestwa Polskiego jako niepodległemu, suwerennemu bytowi politycznemu i potrzebom dobra wspólnego jego mieszkańców. Ale wracając do wieku XII, XIII, musimy zwrócić uwagę na to, że te pojawiające się wtedy po raz pierwszy w Europie uniwersytety stają się także z kolei w swojej wewnętrznej dynamice wolności ośrodkami refleksji, która wykracza poza zadania postawione jej przez twórców. Zadania związane czy to z rozwojem teologii, czy to z rozwojem prawa. Sztuki wyzwolone, artes liberales, pewien kanon nauczania, który prowadzi do poznawania zagadnień czy to prawnych, czy teologicznych, które spajają jakby wizję świata, uniwersum, a bez wspólnej wizji świata nie ma uniwersytetu. To jest najprostsza odpowiedź na pytanie o kryzys uniwersytetów współcześnie.
którego tak boleśnie doświadczamy na każdym uniwersytecie. Nie ma tu wyjątków. Czy jak ktoś lubi złośliwie podkreślać, ma to miejsce w uniwersytetach polskich, z których najlepsze mieszczą się w czwartej czy piątej setce rankingu szanghajskiego, czy jeśli odrzucimy ten absurdalny ranking i weźmiemy pod uwagę choćby te najlepsze uniwersytety, czy uznawane za najlepsze jak Harvarda, Cambridge czy wspomniany Oxford, wszędzie widzimy ten sam kryzys. To jest załamanie się poczucia jednolitego, spójnego obrazu uniwersum. Ten rozpad współcześnie czy od wieków się dokonujący przeczy idei uniwersytetu. Ale wtedy, w XII wieku, ten obraz tworzył się, wykuwał i przełomowe znaczenie w jego formowaniu miała właśnie myśl świętego Tomasza. Święty Tomasz urodził się w roku 1225, umarł w roku 1274. I jeśli ktokolwiek z Państwa słyszałby o kimś, że się przechwala, że jest pracowity, że dużo osiągnął, to niech przymierzy się do tego, co ten człowiek w ciągu 49 lat swojego życia zrobił. Myślę, że nie sposób sobie wyobrazić nikogo bardziej pracowitego, efektywnie pracowitego w dziedzinie myśli. Tak jak zdumienie budzi ilość fenomenalnej muzyki, którą potrafił skomponować Wolfgang Amadeusz Mozart w tak krótkim życiu, czy wielokrotnie większa ilość muzyki, którą w dłuższym, 65-letnim życiu potrafił stworzyć Johann Sebastian Bach, to jeszcze większe zdumienie budzi to, co potrafił zrobić święty Tomasz w ciągu 49 lat swojego życia. Zaraz pokrótce powiem, co potrafił zrobić, ale kilka słów o jego biografii. Urodził się jako syn bardzo, no można powiedzieć, zamożnych rodziców, arystokracji południa Italii. Jego majętność, a raczej majętność jego rodziców, lokowała się na pograniczu państwa kościelnego i królestwa Neapolu, tam gdzie rządził właśnie Fryderyk II. Urodził się na zamku Rocca Secca, czyli suchy kamień opodal Akwinu, blisko także klasztoru, najstarszego, najważniejszego klasztoru zachodniej Europy, na Monte Cassino. I tam też w wieku lat 5 został oddany na wychowanie przez rodziców. Rodzice chcieli, że jeśli chce się poświęcić syn karierze duchownej, to żeby właśnie przystąpił do najbardziej prestiżowego, jeżeli można tak powiedzieć, i najbogatszego, co tu dużo mówić, zakonu benedyktynów, właśnie tych, których stolicą duchową był klasztor na Monte Cassino. Ale Tomasz wybrał inną drogę. Poszedł na studia najpierw na najbliższy uniwersytet państwowy, ściśle legistyczny, nastawiony na prawo państwowe, biurokratycznie rozumiane prawo państwowe w Neapolu. I tam poznał, no, jeżeli można tak powiedzieć, niebezpieczeństwa związane z prawem. Z prawem traktowanym jako narzędzie władzy biurokratycznej państwa. Bo w odniesieniu do Neapolu można pierwszy raz użyć chyba tego określenia państwo bez zastrzeżeń. To było prapaństwo, wzór państwa biurokratycznego, z jakim dzisiaj mamy do czynienia w krajach europejskich i wielu innych krajach także poza Europą. Ale to było bardzo ważne doświadczenie, po którym na szczęście święty Tomasz przenosi się do Paryża, do głównego ośrodka fermentu intelektualnego ówczesnej Europy, na Uniwersytet Paryski. Tam spotyka się z wpływami wielkiego i teologa, i filozofa, świętego Alberta, i pod jego wpływem pracuje dalej nad syntezą filozofii z teologią. Filozofii, która wtedy otrzymuje potężny impuls rozwoju w postaci przetłumaczenia na łacinę, czyli na język, można powiedzieć, angielski ówczesnej Europy, dorobku Arystotelesa, największego filozofa starożytności. Ten dorobek przez kraje arabskie przechowany przez Bizancjum zaczął wtedy dopiero właśnie w połowie XIII wieku docierać do Europy i w 1260 roku, tak się złożyło, przetłumaczona została po raz pierwszy na łacinę Polityka Arystotelesa przez przyjaciela zresztą Tomasza, Wilhelma z Merbeke, holenderskiego teologa i filozofa.
Oczywiście święty Tomasz potrafił czytać i po grecku, ale ważne było to, że upowszechnia się, czyli w oryginale Arystotelesa, że upowszechnia się znajomość dzieł Arystotelesa w szerszych kręgach intelektualnych ówczesnej Europy. I ten dorobek Arystotelesa, który przedstawia wzór życia godziwego, ale życia świeckiego przecież. Arystoteles nigdy nie miał takich skłonności nawet jak Platon, by poszukiwać absolutu, by poszukiwać jakiegoś bytu, który znajdowałby łatwy odpowiednik, jeżeli można tak powiedzieć, w poszukiwaniach uwieńczonych przez chrześcijaństwo, spotkaniem Boga osobowego. Arystoteles ogranicza się wyłącznie do poziomu życia doczesnego, a zatem budzi to obawy, poczucie niepewności, czy można korzystać z dorobku tak rozumianej myśli, zaszczepić ją na grunt refleksji politycznej, skoro horyzontem tej myśli jest wyłącznie życie doczesne. Pojawia się szereg, można tak powiedzieć, zastrzeżeń. Odnawia się w XIII wieku, można by tak to chyba powiedzieć, ten spór, o którym mówiłem przy okazji świętego Augustyna. Spór pelagian z jednej strony, to znaczy tych, którzy mówią, nie przejmujmy się, i tak wszyscy zostaniemy zbawieni, niezależnie od tego, co zrobimy, bo przecież piekło musi być puste. Nie może być tak źle, żeby Pan Bóg chciał kogokolwiek potępić. Co w pewnym sensie unieważnia nasze życie moralne. I z drugiej strony donatystów. Oczywiście nie występują już te sekty, chodzi mi tylko o pewnego rodzaju postawę. Donatystów, to znaczy tych, którzy chcieliby oczyścić Kościół całkowicie z wszelkich pokus, nawiązań do życia publicznego, świeckiego, do odniesień do życia świeckiego, żeby Kościół sam się oczyszczając ze swoich pokus życia doczesnego, bogactwa, no krótko mówiąc, zrezygnował także z wpływania na życie doczesne, odseparować jakby te dwie rzeczywistości. W tym drugim kierunku oddziaływała radykalizacja myśli franciszkańskiej. Nie jeden z franciszkanów taką właśnie rolę odgrywał w tych sporach intelektualnych XIII wieku. Bardzo ostrej krytyki Kościoła za jego zmaterializowanie, za poszukiwanie bogactwa, ale co jest oczywiście zawsze na pewno słusznym głosem przestrogi, ale często ta przestroga szła dalej w kierunku porzucenia w ogóle życia doczesnego niejako przez Kościół pielgrzymujący tu na ziemi. Otóż święty Tomasz, znajdując się w ogniu tych sporów, w ogniu sporów o to, czy można Arystotelesa nauczać, dwukrotnie został potępiony na Uniwersytecie Paryskim w 1210 i 1215. Ale skoro dwukrotnie został potępiony Arystoteles, to znaczy, że silna była potrzeba czy pokusa sięgania po jego dzieła. Aż w końcu jednak nie udało się zatamować tego zainteresowania Arystotelesem i święty Tomasz tę misję połączenia dorobku filozofa, bo zawsze mówił o Arystotelesie, po prostu pisał o Arystotelesie jako filozofie przez duże F. Rozumiało się samo przez się, że tym filozofem jest tylko Arystoteles. Dorobku filozofa z dorobkiem teologii chrześcijańskiej, której mistrzem był święty Augustyn. Tym, co pozostawiło najtrwalszy ślad w tej próbie połączenia dwóch rzeczywistości, jest Summa Teologiczna. Summa Teologiczna to jest jedno z wielu, bardzo wielu dzieł świętego Tomasza, ale to najważniejsze dzieło, by dać Państwu wyobrażenie, jaką skalę ma to dzieło, zorganizowana jest w 512 kwestii, 2669 osobnych tez, do których jest 10 tysięcy obiekcji i 10 tysięcy odpowiedzi na te obiekcje. I to jest 2/3 zamierzonego dzieła. Święty Tomasz nie zdążył ukończyć po napisaniu tylu, można powiedzieć, zapisaniu tylu myśli, bo to nie jest bezmyślne przepisywanie kartek papieru, czy raczej zapisywanie pergaminu w ówczesnej rzeczywistości, ale każda z tych tez, każda z obiekcji, nie mówiąc o każdej z bardzo pojemnych kwestii, obejmuje ogrom myśli, refleksji poważnej i lektur świętego Tomasza. Po
poza sumą teologiczną, święty Tomasz pisał zarówno komentarze do Ewangelii, bardzo piękne, na przykład ojciec Jacek Sali wydał pięknie komentarze świętego Tomasza do Ewangelii świętego Mateusza. Bardzo Państwa zachęcam, to niezwykle jest no taka, no nie tylko pouczająca, ale otwierająca ducha ludzkiego, jeśli można tak powiedzieć, lektura. Te komentarze wydane kiedyś przez wydawnictwo W Drodze. Napisał sumę filozoficzną, napisał komentarze do Polityki Arystotelesa, napisał wiele bardzo różnych dzieł. Dla nas poza sumą teologiczną i komentarzami do Polityki Arystotelesa może być przydatny jeszcze tutaj w tej refleksji o myśli politycznej malutki traktacik, też zresztą niedokończony, świętego Tomasza o królowaniu. Niedawno wydany w nowym tłumaczeniu przez pana Mateusza Matyszkowicza, obecnego nowego dyrektora Telewizji Kultura, jeżeli się nie mylę. Więc to chyba dobrze wróży Telewizji Kultura. Otóż ten ogrom dzieła świętego Tomasza wśród wielu swoich aspektów ma aspekt polityczny, ten, który nas interesuje. Ten aspekt wiąże się z doświadczeniem osobistym świętego Tomasza, z doświadczeniem pytania o granice prawa i zastosowanie prawa. Widział, jak produkuje się prawo na użytek administracji państwowej w Neapolu. I widział, że to prawo sięga za daleko. Widział także we Francji, panował wtedy jeden z jej najwspanialszych w całej historii władców, święty król Ludwik IX, człowiek osobiście niezwykle pobożny, wspaniały monarcha. Ale kontrowersje wśród duchownych także budziły wydawane przez niego, no można tak powiedzieć, polecenia, które przekształcano w prawo, polecenia, które przy pomocy legistów, prawda, czyli wykształconych prawników, stawały się prawem w Królestwie Francuskim, które wykraczały poza zakazy dotyczące szeroko rozumianego życia publicznego, a ingerowały w sferę wychowania. Na przykład zakaz gry w kości, prawda, czy no, jakichś innych rozrywek publicznych. Niekoniecznie myślę tutaj o jakichś gorszących z naszego dzisiejszego punktu widzenia rozrywkach. Święty Tomasz, jak i inni duchowni, zastanawiał się wtedy, jak daleko powinno sięgać prawo. Niektórzy franciszkanie pytali, czy w ogóle prawo jest potrzebne. Jeżeli przez Boga jest nam dane rozpoznanie dobra i zła, to czy jeszcze jest nam potrzebna podpórka w postaci prawa? Każdy sobie dojdzie do tego, co jest dobre, a co złe. Święty Tomasz, można powiedzieć, w duchu tradycji Arystotelesa szuka złotego środka między tymi dwoma skrajnościami. Prawo, które reguluje wszystko, wchodzi nam do duszy i próbuje tam, że tak powiem, regulować i rozstrzygać rozmaite wątpliwości, i brak prawa publicznego. Jaki tutaj znaleźć środek, jaką znaleźć drogę do rozstrzygania tych wątpliwości praktycznych? Otóż najważniejszą przesłanką prowadzącą do wnioskowania świętego Tomasza jest przekonanie nieco inne niż u świętego Augustyna. To jest różnica, można powiedzieć, odcienia, ale ważna. Przekonanie, które streszcza łacińskie stwierdzenie świętego Tomasza: gratia non tollit naturam, sed perficit. Łaska nie znosi, czyli nie likwiduje natury, lecz ją udoskonala. Święty Augustyn kładzie jeszcze silniejszy nacisk na łaskę. Jak o tym zresztą mówiliśmy na poprzednim naszym spotkaniu, powstało pytanie właśnie, czy z punktu widzenia świętego Augustyna nie ma żadnego znaczenia to, co robimy, skoro i tak o wszystkim rozstrzyga łaska Boża. Otóż święty Tomasz jakby podkreśla mocniej znaczenie natury i tego, że pomimo zepsucia przez grzech pierworodny, bo te konsekwencje grzechu pierworodnego rzecz jasna Tomasz nie tylko uznaje, ale głęboko analizuje, pomimo to natura nie została, że tak powiem, przez Boga całkowicie zniesiona.
inne określenie świętego Tomasza w tym zakresie mówi id quod est naturale totaliter perdi non potest, a więc to, co jest naturalne, całkowicie zgubionym być nie może. Święty Augustyn broni naszego świata naturalnego, jeżeli można tak powiedzieć. Broni naszych naturalnych potrzeb i naszych naturalnych dążeń do osiągnięcia szczęścia także w życiu doczesnym. To szczęście w życiu doczesnym nigdy nie będzie pełne, podkreśla święty Tomasz, tak samo jak święty Augustyn przed nim. Ale mocniej niż święty Augustyn podkreśla możliwość i potrzebę zabiegania o ten porządek w życiu doczesnym, w którym pewnego rodzaju szczęście jest nam dostępne. Otóż ten porządek społeczny, który jest gwarantem osiągania przez nas tego doczesnego szczęścia, opiera się na, można tak powiedzieć, jednej zasadniczej orientacji, którą potwierdza myśl świętego Tomasza. Jesteśmy zwierzętami obdarzonymi rozumem. Tak, należymy do porządku naturalnego, jak wszystkie inne zwierzęta, ale tym, co nas od świata zwierzęcego odróżnia, jest rozum. To, co podkreślał Arystoteles przede wszystkim, prawda? To, że możemy się komunikować między sobą, że możemy używać argumentów, przyjmować je, rozumieć je, polemizować z nimi, możemy dojść do zgody w ramach pewnego zestawu reguł wymiany argumentów między nami. A więc człowiek jest stworzeniem obdarzonym rozumem i na tym rozumie właśnie, na tej zdolności człowieka wyjątkowej chce ufundować Tomasz ten porządek doczesny. Oczywiście nie na samym rozumie, ale on jest podstawą tutaj. Cztery cnoty kardynalne wymienia święty Tomasz, które pozwalają na zorganizowanie takiego doczesnego porządku. To są cnoty umiarkowania, cnoty odwagi, znaczy cnota umiarkowania, odwagi, cnota męstwa, jako no właśnie druga nazwa dla odwagi. Cnota roztropności, która jest połączeniem odwagi i jednocześnie, przepraszam, i intelektu, i tej cnoty praktycznej. I te cnoty razem dają podstawę dobrego porządku, który możemy osiągnąć w życiu doczesnym, który jednakże praktykowanie tych cnót nie zapewni nam życia wiecznego. Do tego niezbędna jest łaska. Są potrzebne trzy cnoty, takie jak wiara, nadzieja i miłość. Te trzy cnoty, które przychodzą do nas z łaską Bożą. I dopiero w oparciu o miłość możemy uformować najlepszy porządek polityczny na ziemi. I o tym oczywiście wiele święty Tomasz mówi, do tego będziemy nawiązywać. Święty Tomasz, zastanawiając się nad porządkiem społecznym, wyróżnia ustroje na zasadzie, którą znamy od Arystotelesa, to znaczy trzy podstawowe formy zależności od ilości sprawujących władzę, a więc no, ta forma, w której rządzi jeden człowiek, czyli monarchia. Druga forma to jest ta, w której nieliczni arystokracja i ta, w której rządzą liczni wszyscy, czyli demokracja. I odpowiadające im formy złe, zepsute tej, można powiedzieć, systematyki, a więc tyrania, jeśli jeden człowiek rządzi źle, wyłącznie we własnym interesie, a nie ku dobru wspólnemu, a więc oligarchia, a więc demokracja w złym tego słowa znaczeniu. Często, tak jak Arystoteles to określał, przyjmowano wtedy w XIII wieku na dobrą demokrację określenie politia, nawiązujące do greckiej politei,
na przykład w polskiej myśli politycznej przyjmie się słowo policja, nie w znaczeniu policja, tak jak rozumiemy je, tylko właśnie tak, jak chciał rozumieć Arystoteles. Policja, czyli najlepsza forma demokracji, ta, w której demokracja, czyli rządy wielu, funkcjonują najlepiej. Tak Stanisław Orzechowski w wieku XVI nazwie swoją wizję dobrze urządzonej Rzeczpospolitej, dobrze urządzonego królestwa. Otóż, żeby ustanowić dobry porządek w systemie ziemskim, doczesnym, musimy odwoływać się do pewnego rodzaju sposobu wychowania, bowiem nikt z nas od razu nie jest obdarzony tymi cnotami, o których wspomniałem wcześniej, niezależnymi od łaski Bożej, ale tymi, które możemy sami w naszej społeczności budować, tworzyć, ale uczymy się ich. Uczymy się i możemy sami zyskiwać i rozwijać te cnoty dopiero wtedy, kiedy osiągniemy tę cnotę spajającą je, cnotę roztropności. Nikt nie rodzi się roztropnym, nikt nie może być roztropnym w wieku lat 2, 7, nie jest pewne, czy w wieku lat 17, niektórym cnota roztropności do końca życia nie przychodzi. Ale z całą pewnością nie da się jej posiadać od razu, w młodości, wczesnej młodości. Trzeba do niej dojrzeć. A zatem, zanim dojrzejemy, do cnoty roztropności, musimy skorzystać z opieki wychowawców. Potrzebne są nam wzory, potrzebni są nam ci, którzy pomogą nam zorientować się, jak praktykować cnotę męstwa, jak cnotę wstrzemięźliwości czy umiaru. I wreszcie, jak, przepraszam, bo poprzednio nie wymieniłem wszystkich czterech cnot kardynalnych, nie wymieniłem być może najważniejszej, sprawiedliwości. Oczywiście to jest czwarta cnota kardynalna. Otóż jak praktykować cnotę sprawiedliwości? Musimy tego się uczyć. Uczymy się najpierw w domu, od rodziców. Nie możemy zlekceważyć, pominąć tego aspektu. Uczymy się dalej nie tylko teoretycznie, czym jest sprawiedliwość, czym jest odwaga, czym jest umiarkowanie, ale uczymy się praktykować te cnoty w społeczności pewnej. I tu ogromnie ważne jest to, byśmy uświadomili sobie ten wspólnotowy aspekt, dzięki któremu cnoty możemy uprawiać, kultywować. I tu pozwolę sobie na dygresję współczesną. Otóż tak jak nam potrzebna jest wspólnota, żebyśmy się nie zagubili, żebyśmy wiedzieli cały czas, bo patrzą na nas inni, ci, których szanujemy, ci, których autorytet uznajemy, ci, którzy nas nauczyli kiedyś, czym jest cnota, i dlatego powstrzymujemy się przed upadkiem. Dlatego potrzebna jest nam wspólnota, bo życie nawiązujące do cnót przeze mnie wymienianych nie jest łatwe. No oczywiście łatwiej jest być niesprawiedliwym, nieumiarkowanym w taki czy inny sposób i nieodważnym, tchórzliwym, prawda? A zwłaszcza nieroztropnym. To jest łatwiejsze niż odwrotność, kultywowanie tych cnót. Żeby utrzymać się na tej trudnej ścieżce, potrzebny jest nam baczny wzrok i czasem podniesiony palec, karcąco, przez kogoś, kogo uznajemy za nasz autorytet, przez ojca, przez matkę, przez nauczyciela, którego szanujemy, przez sąsiada starszego, doświadczonego, przez kogoś z naszej wspólnoty, którego autorytet uznajemy. Otóż w tej chwili Europa doświadcza problemu z ponad milionem młodych mężczyzn z krajów Afryki i Azji, którzy wcale niekoniecznie musieli być pozbawieni wychowania w cnotach, bo te cnoty umiarkowania, męstwa, roztropności, sprawiedliwości, one wszystkie są dostępne muzułmanom, Żydom, niewierzącym. W każdej ludzkiej społeczności one są praktykowane. Natomiast kiedy wyrwiemy się ze społeczności,
kiedy zostawimy naszych ojców za sobą, porzucimy ich. Kiedy jesteśmy bez tego czujnego, obserwującego nas oka naszej społeczności, no wtedy możemy sobie pogwałcić na obcym terenie. Wtedy wyrwani z tego otoczenia naturalnego, które, bez którego nie da się rozwijać cnoty, możemy zachowywać się źle, nie jako muzułmanie, bo islam nie ma tu nic do rzeczy z tymi zachowaniami, których doświadczyły kobiety niemieckie na przykład w ostatnich kilkunastu tygodniach, ale sytuacja wyrwania się ze swojej naturalnej wspólnoty etycznej. Dla nich, dla tych młodych ludzi naturalną wspólnotą etyczną był islam. Nie wcale jako religia terroryzmu, ale jako religia pewnego porządku moralnego, gdzie starsi mówią, nie wolno zaczepiać obcych kobiet, bo to jest sprzeczne z naukami naszej religii i naszej tradycji. A oni są pozbawieni tego oka starszych i szaleją, tak jak szaleją miliony nas, Europejczyków, tych, którzy stali się postchrześcijanami, którzy z rozbicia rodziny, z rozbicia każdej naturalnej wspólnoty uczynili swój wytrych do wolności. Otóż ten wytrych jest zawsze skuteczny. Jeżeli go użyjemy, jeżeli wyważymy drzwi, które prowadzą do tak rozumianej wolności, no to możemy gwałcić, możemy kraść, możemy robić wszystko, co nam przyniesie fantazja, dopóki nie spotkamy się z odpowiedzią opartą nie na rozumie, tylko na przemocy. Ktoś uderzy nas pałką, ktoś zamknie nas w więzieniu, jeśli starczy odwagi aparatowi państwowemu, który powinien chronić przed tego rodzaju agresją ludzi pozbawionych naturalnych hamulców, hamulca naturalnego rozumu, który podpowiada mu, że pewnych rzeczy robić nie wolno. Otóż to jest właśnie kryzys życia w pewnej wspólnocie etycznej, którego doświadcza zarówno Europa i poszczególne jej narody, wspólnoty polityczne, jak i przybysze do Europy w szczególnie drastyczny sposób uświadamiają znaczenie obserwacji świętego Tomasza o nie dającym się pominąć wpływie naturalnego otoczenia etycznego, jaki stanowi wspólnota, od tej najmniejszej rodzinnej poczynając. Dopiero kiedy w tym naturalnym otoczeniu dojrzejemy do własnej roztropności, wtedy możemy sami dojść do pytania, jakich działań powinienem się wystrzegać jako złych. Możemy sami pokierować swoim już uformowanym umysłem i umieć zastosować zasady czterech cnót kardynalnych do poszczególnych przypadków, które niesie ze sobą życie. Bo nie jest nigdzie napisane, jak mamy zachować się w każdej sytuacji. Życie jest bogatsze od katalogu, można powiedzieć, szczegółowych, najbardziej nawet przepisów, jakie chciałoby nam podsunąć prawo. Zasada sprawiedliwości wymaga, żebyśmy nie mówili nieprawdy. Ale z drugiej strony, czy każdemu w oczy powinniśmy powiedzieć prawdę w każdej sytuacji? Do tego potrzebna jest roztropność, żeby wiedzieć, że nie tylko nie wystarczy nie skłamać, ale że czasem powiedzenie, rzucenie komuś w oczy prawdy może wyrządzić krzywdę. To właśnie jest lekcja, którą może podpowiedzieć tylko, czy którą może rozwiązać roztropność. Otóż te zagadnienia, które tutaj na jednym przykładzie Państwu przedstawiłem, święty Tomasz analizuje, jak już powiedziałem, na tysiącach przykładów, najrozmaitszych zastosowań. Między innymi bardzo wnikliwie analizuje pojęcie sprawiedliwości. Sprawiedliwość rozdzielczą odróżnia od sprawiedliwości wymiennej. Sprawiedliwość rozdzielczą wtedy, kiedy każda osoba otrzymuje współmiernie do jej wkładu to, co jej się należy za jej pracę i funkcję, która z tą pracą się wiąże
oraz na to, jak dobrze te funkcje spełnia. Sprawiedliwość wymienna, no to oczywiście, jeśli postąpimy źle, spotka nas adekwatna kara. Tutaj nie chcę wnikać w te najrozmaitsze dystynkcje, niesłychanie precyzyjnie przeprowadzone przez świętego Augustyna, które mają pomóc nam zrozumieć, dojrzeć w naszej roztropności. Święty Augustyn rozstrzyga także kwestię własności prywatnej, podkreślając jej znaczenie, ale nie w sposób tak bezwzględny, jak później uczynią to, można tak powiedzieć, reprezentanci szkoły anglosaskiej, która zaczyna się od krytyka świętego Tomasza Wilhelma Ockhama, franciszkanina o 30 kilka lat młodszego od świętego Tomasza, autora słynnej tak zwanej brzytwy Ockhama wymierzonej właśnie w powszechniki, która miała podkreślić no, znaczenie pełnej wolności Boga, że Bóg nie jest w żaden sposób skrępowany, można tak powiedzieć, ustaleniami rozumu ludzkiego. I no, jakby ta droga poprowadzi już, nie będę już jej teraz analizował, w kierunku stworzenia nowoczesnej na pewno nauki europejskiej, ale także w kierunku ugruntowania z pewnej specyficznej linii rozwoju myśli anglosaskiej, która będzie prowadziła do ubóstwienia zasady własności prywatnej jako fundamentu indywidualizmu. Indywidualizmu, nad którym nie ma żadnej instytucji państwowej, duchowej. Święty Tomasz podkreślał konieczność ograniczenia własności prywatnej, kiedy wynika to z nakazu sytuacji nadzwyczajnej, kiedy wszyscy głodują, musimy podzielić się naszym dobrem. To nas zobowiązuje także w chwili obecnego kryzysu. Otóż Święty Tomasz analizuje także, i do tego chciałem przejść, żeby Państwu przekazać jakby sposób szczegółowy rozumowania świętego Tomasza, a zarazem pewne praktyczne zagadnienia związane z dzisiejszymi sprawami. Święty Tomasz analizuje także w części poświęconej miłości, ponieważ święty Tomasz analizuje jakby w poszczególnych częściach swojej summy teologicznej poszczególne cnoty i zagadnienia z nimi związane. Otóż w części dotyczącej miłości, cnoty związanej z łaską Bożą, święty Tomasz analizuje zagadnienie między innymi pietas, czyli szacunku, który idzie zaraz po religijności, a odzwierciedla się w szacunku dla rodziców. To jest nakaz i sprawiedliwości, i miłości jednocześnie, i szacunku także dla naszej wspólnoty ziemskiej, dla ojczyzny. To zagadnienie także analizuje w niezwykle ciekawy, fascynujący sposób święty Tomasz. Ale skoro winni jesteśmy szacunek wobec przodków, wobec tych, którzy stworzyli właśnie naszą wspólnotę etyczną, tą, dzięki której trzymamy się prosto, prawda? Nie chcemy się zgarbić moralnie, bo wspólnota etyczna patrzy na nas. Przodkowie nasi patrzą na nas, tak to rozumiemy, prawda? Otóż skoro jesteśmy winni ten szacunek wobec naszej wspólnoty, to czy możemy zaangażować się w konflikt z innymi wspólnotami? Bo jesteśmy podzieleni od czasu wieży Babel na różne wspólnoty. I to jest zagadnienie wojny sprawiedliwej. Zagadnienie, które odzwierciedla sposób rozumowania świętego Tomasza w kwestii nie tylko wojny, ale również prawa. Otóż zagadnienie 40 z 512 i teza 146 w ramach tej części sumy z 2600, ponad 2600 tez, jakie przedstawia święty Tomasz, to właśnie zagadnienie o wojnie. Pyta święty Tomasz, czy wojna jest dozwolona? Czy prowadzenie wojny zawsze jest grzechem? I stwierdza tak. Najpierw przedstawia jakby argumenty, które pozwalają
zakwestionować punkt widzenia, do którego ostatecznie dochodzi święty Tomasz. A więc przedstawia argumenty przeciwko swojemu rozwiązaniu, rozważa je. A więc stwierdza tak. Wydaje się, że tak, czyli że prowadzenie wojny jest grzechem, bo cokolwiek jest sprzeczne z przykazaniem boskim jest grzechem, a walczenie jest sprzeczne z przykazaniem u Mateusza wypowiedzianym, a ja wam powiadam, abyście się nie sprzeciwiali złu. Czy w liście do Rzymian, nie brońcie samych siebie, najmilsi, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Zatem walka zawsze jest grzechem. To oczywiście tylko niektóre z argumentów, które przytacza w tej sprawie święty Tomasz. A jednocześnie, powołując się na świętego Tomasza, przepraszam, na świętego Augustyna, święty Tomasz stwierdza, że przecież gdyby moralność chrześcijańska całkowicie potępiała wojnę jako grzech, znalazłaby się w Ewangelii chociażby rada, by żołnierze porzucili broń i wycofali się całkowicie ze służby wojskowej. Natomiast znajdujemy tam słowa: nikogo nie bijcie, poprzestawajcie na żołdzie waszym. A zatem Chrystus nakazał żołnierzom poprzestawanie na swoim żołdzie, ale nie zakazał im walczyć. Skoro zatem zderzają się tutaj różne argumenty i każda kwestia tak samo wygląda, zderza różne argumenty, bo odwołuje się do rozumu święty Tomasz, to szuka rozwiązania, które by rozum mógł zaakceptować danej kwestii. I rozwiązanie, które proponuje w kwestii wojny, jest następujące i typowe jednocześnie dla umiejscowienia prawa jako pewnej podpórki dla sprawiedliwości, dla cnoty sprawiedliwości w życiu doczesnym. Otóż powiem najpierw może, zanim zacytuję dosłownie rozważania świętego Tomasza o wojnie, jak sytuuje prawo stanowione święty Tomasz w systemie sprawiedliwości. Otóż w momencie, kiedy wychodzimy spod opieki rodziców, kiedy stajemy się już dorosłymi mieszkańcami naszej wspólnoty politycznej, prawo jest nam pomocne, stwierdza święty Tomasz. Prawo, które odwołując się do rozumowych argumentów, mówi nam, co jest złego, zakazanego, a co wolno nam robić, w kwestiach publicznych wyłącznie, w kwestiach naszego zachowania w relacjach z innymi ludźmi. Co sami myślimy, co sami robimy ze sobą, to jest kwestia nie prawa, tylko wychowania. Tu prawo nie powinno ingerować. Natomiast w tych sytuacjach, gdzie wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi, możemy im zaszkodzić, tu prawo nie tylko powinno, ale ma wręcz obowiązek ustanowić pewne reguły, reguły odwołujące się do naszego rozumu. Jeżeli prawo nie odwołuje się do rozumu, a tylko do siły, czyli do groźby kary albo do nagrody, wtedy przestaje być prawem. Prawo musi mieć element rozumowy, racjonalny. Z drugiej strony wiemy, że często o prawo się kłócimy, spieramy się, że odrzucamy jego, można tak powiedzieć, wnioski. Może być tak, że odrzucamy dobre prawo. Dobre prawo to znaczy oparte, ufundowane w prawie naturalnym, a więc w prawie, które dane jest naszym sumieniom od Boga, które pozwala nam rozróżniać dobro i zło. Możemy odrzucić dobre prawo, ponieważ może zakłócić naszą percepcję, nasze postrzeganie sprawiedliwości, albo pożądanie pieniędzy, albo pożądanie sławy, albo chęć używania życia w taki czy inny sposób. I niejednokrotnie sami jesteśmy świadkami, jak rozmawiamy z bliźnimi i widzimy, nie możemy się porozumieć. Albo czasem przychodzi nam refleksja, po nie w czasie. No rzeczywiście zagalopowałem się wtedy, może nie postąpiłem tak, jak powinienem, bo coś mnie zaślepiło, prawda? Właśnie chęć zysku jakiegoś, chęć zdobycia poklasku albo chęć użycia szybszego odpoczynku. Idziemy na skróty, wtedy omijamy argumenty rozumowe. Święty Tomasz nie zapomina ani przez chwilę o tym, że jesteśmy stworzeniami po upadku,
po grzechu pierworodnym. A zatem nie stworzymy doskonałego społeczeństwa, w którym wszyscy będziemy się zgadzali, przyjmiemy jedną interpretację prawa i będziemy funkcjonowali jak w dobrze naoliwionej maszynce. Nie, ludzkość nigdy tak już od czasu upadku nie będzie wyglądała. A jednak, żeby zmniejszyć tarcia, żeby zwiększyć szansę rozumu w przełamywaniu naszych kłopotów ze współżyciem między sobą w szerszej grupie społecznej, prawo jest nam potrzebne. I tu odpowiada święty Tomasz także no, tym, jak niektórzy franciszkanie w jego wieku mówili, że prawo w ogóle jest niepotrzebne, bo człowiek bezpośrednio obcuje z prawem naturalnym w swoim sumieniu. Odpowiadał im, że rozstrzygnięcie naszego sumienia nie może mieć waloru publicznego. Sam dla siebie rozstrzygam w sumieniu, ale żeby prawo miało charakter przestrogi społecznej, żeby nie powiedzieć uniwersalnej, ale przynajmniej związanej z daną społecznością, musi być ustanowione, ogłoszone przez powołane do tego osoby. Kto jest powołaną osobą do określania prawa? Ten, którego prawo dotyczy. Może to być albo osoba władcy, jeżeli jest on reprezentantem całej społeczności, jeżeli mamy typ ustroju zwany monarchią. Może to być wybrana grupa elitarna rządząca daną społecznością jako arystokracja, a może to być reprezentacja całego społeczeństwa w republice, politii, jako republikę tłumaczy to ojciec Sali, jako politię czy właśnie demokrację tłumaczą inni. Wszyscy jakby członkowie danej społeczności, dorośli oczywiście, decydują o prawie przez swoich reprezentantów, czyli no w naszym przypadku przez Sejm. Tutaj dodam taką uwagę na marginesie. Jednym ze sporów wokół myśli świętego Tomasza jest to, jaka była jego sympatia polityczna. Niezwykle szanowany przeze mnie wybitny historyk idei profesor Jacek Bartyzel próbuje zrobić za wszelką cenę ze świętego Tomasza radykalnego monarchistę. Rzeczywiście traktat o królowaniu świętego Tomasza mówi o tym, że święty Tomasz uważał ustrój monarchiczny za być może jeden z najlepszych dostępnych w życiu ludzkim. Ale był to traktat dedykowany królowi Cypru. Był niejako traktatem użytkowym. Natomiast niewątpliwie w sumie teologicznej w kwestii 105 święty Tomasz jednoznacznie mówi, że najlepszym ustrojem jest ustrój mieszany. Tak jak to Arystoteles rozstrzygnął. I to jest poza wszelką wątpliwością. W swoim najważniejszym dziele święty Tomasz to mówi. Najlepszy jest ustrój mieszany, czyli połączenie elementów monarchii z arystokracją i politią. Do tej myśli najsilniej nawiązała tradycja polskiej myśli politycznej. Nasza myśl polityczna jest ufundowana w świętym Tomaszu, a przez niego w Arystotelesie. Wzorcem Rzeczpospolitej był ustrój mieszany. Był król, był senat i był sejm, reprezentacja społeczeństwa, politii. I to połączenie tych trzech elementów no, w jakiejś słabej formie, ale występuje przecież po dzień dzisiejszy w naszym ustroju, a było koroną jego największych osiągnięć w złotym wieku naszej historii, w wieku XVI i pierwszej połowie wieku XVII. To mówię niejako na marginesie tego pytania, które czasem powstaje. Jakby święty Tomasz podpowiedział nam ustrój najlepszy. Summa teologiczna nie pozostawia wątpliwości. Ustrojem, który najbardziej podobałby się świętemu Tomaszowi, był ustrój mieszany, łączący wszystkie trzy formy w umiejętny sposób. Ale wracam teraz do kwestii, którą poruszyłem wcześniej, a mianowicie do stwierdzenia świętego Tomasza, że prawo, aby było prawem, musi odwoływać się do rozumu, a nie do przemocy, tylko do groźby kary, tak jak to chińscy legiści robili, że prawo jest tylko wtedy skuteczne, kiedy zastraszy, kiedy nieuchronność kary będzie jedynym argumentem, nie żaden rozum, nie żadna racja, tylko strach, wiz, siła, przemoc. A więc musi być element rozumowy i musi być
instytucja, która ma prawo ogłosić takie prawo, by tak rzec, i musi być to prawo ogłoszone w taki sposób, ażeby ci, którzy mają mu podlegać, mieli tego świadomość. A więc prawo musi być znane. To jest ogromnym niedostatkiem współczesnego prawa, a zwłaszcza prawa europejskiego, że kiedy produkuje się dziesiątki tysięcy, i nie ma w tym żadnej przesady, żadnej pomyłki w rzędzie liczb, dziesiątki tysięcy przepisów, które mają obowiązywać wszystkich obywateli Unii Europejskiej, wspólnoty liczącej prawie 600 milionów mieszkańców, to rzecz jasna nie ma mowy o tym, żeby którykolwiek z członków wspólnoty europejskiej, nawet specjalista od prawa, znał wszystkie te przepisy. A więc każdy z nas może przekraczać dziennie setki przepisów Unii Europejskiej, tego nieświadomy. I przekracza każdy z nas z całą pewnością dziesiątki praw Rzeczpospolitej Polskiej, które oczywiście w ramach tak zwanego acquis, a więc przyjęcia prawa europejskiego, jest akomodowane, przystosowywane do prawa europejskiego od momentu przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. A więc hipertrofia prawa, zalew kolejnych ustaw powoduje zaprzeczenie tej idei zdrowego prawa, o którym mówi święty Tomasz, ponieważ nie tylko chodzi o wątpliwą legitymację, nazwijmy to tak, demokratyczną Parlamentu Europejskiego, najbardziej niedemokratycznej instytucji w Europie, że nie wspomnę oczywiście o Radzie Europejskiej, która jest po prostu wzorcem Sevr braku demokracji. No można powiedzieć, nie ma władzy bardziej oddalonej od obywatela niż Rada Europejska w żadnym systemie. To jeszcze jest ten problem, no właśnie, promulgacji, czyli ogłoszenia prawa w taki sposób, żeby było ono poznane i czytelne dla każdego. Nam nie starczyłoby życia, żeby poznawać codziennie prawo europejskie. Otóż to powiedziawszy, możemy wrócić do kwestii wojny, bo dopiero teraz zrozumiemy rozstrzygnięcia, które proponuje święty Tomasz. Mówi tak, władza książęca, przepraszam, aby jakaś wojna była sprawiedliwa, musi odpowiadać trzem warunkom. Po pierwsze, władza książęca, auctoritas principis, z której polecenia wojna ma być prowadzona. To władza książęca musi ogłosić wojnę. Nie może być tak, że ja sobie ogłoszę wojnę, albo pan Mateusz Kijowski ogłosi sobie wojnę. Nie, to jest właśnie kwestia odpowiedzialności władzy państwowej. Tylko ona może ogłosić w imieniu całej społeczności wojnę. Cytuję dalej. Osoba bowiem prywatna nie jest władna wypowiadać wojny, bo swych praw może dochodzić przed Trybunałem Władzy. Nie należy też do osoby prywatnej zwoływanie wojska dla celów wojennych. A ponieważ dbanie o państwo zostało powierzone książętom, oni też są władni bronić podległych sobie miast, królestwa i prowincji. I jak wolno im bronić państwa siłą miecza przeciw burzycielom, wewnętrznym karaniem złoczyńców, tak też jest ich obowiązkiem bronić zbrojnie państwa przed wrogiem zewnętrznym. A więc jeden warunek, tylko władza państwowa może prowadzić wojnę. Drugim warunkiem jest słuszność sprawy, causa justa, by mianowicie strona, przeciwko której wojna ma być prowadzona, zasłużyła na to jakąś przewiną. Wyraża to Augustyn, i tu cytuję Tomasz świętego Augustyna. Sprawiedliwą nazywa się wojnę dla pomszczenia krzywd, gdy mianowicie ma być ukarany naród albo miasto za to, że zaniedbał ukarać swych obywateli za popełnienie złego czynu lub zwrócić, co oni komu zabrali i z krzywdą dla niego. A więc causa justa, oprócz właściwej instytucji, czyli władzy państwowej, słuszność sprawy, causa justa. Ale jest trzeci warunek. Uczciwy zamiar ze strony walczących, intentio recta, kiedy przystępujemy do wojny, nie tylko musimy mieć słuszną sprawę, ale i uczciwy zamiar. A więc nie tak, że w imię słusznej sprawy wyrównamy na przykład prywatne porachunki, pokradniemy, pogwałcimy, zrobimy coś złego. Nie.
O tym mówi także Augustyn. U prawdziwych czcicieli Boga nawet wojny są pokojowe, bo prowadzą je nie pod wpływem chciwości lub okrucieństwa, lecz dla pokoju. A więc celem wojny jest pokój, a nie zdobycz materialna, celem wojny sprawiedliwej. Nie zdobycz materialna, nie zysk, ani zemsta, ale wyłącznie, wraca do myśli świętego Augustyna Tomasz, by powściągnąć złych i pomóc dobrym. I to stwierdzenie umacnia jeszcze raz cytatem ze świętego Augustyna Tomasz, mówiąc, iż osiąga się pokój nie dla wojny, lecz wojnę się prowadzi dla osiągnięcia pokoju. Miej w wojnie nastawienie pokojowe, byś tego, z kim walczysz, zwyciężając, doprowadził do pożytecznego pokoju. To jest podstawa mądrej rady w stosunkach międzynarodowych. Kiedy prowadzisz wojnę, myśl o pokoju, który będzie trwały, który zostanie w końcu zaakceptowany przez twojego przeciwnika. Pokój oparty na idei zemsty nie będzie trwałym. Ale przejdę teraz i to już drugie i ostatnie zagadnienie, które chcę przedstawić szczegółowo, odwołując się do summy teologicznej. Zagadnienie, które jest najściślej związane z naszą dzisiejszą sytuacją. Zagadnienie 42. O warcholstwie. Zagadnienie warcholstwa, pisze święty Tomasz, zbadamy w dwóch punktach. Czy jest grzechem osobnym, czy jest grzechem śmiertelnym. Najpierw zastanawia się nad tym, czy warcholstwo jest grzechem od innych odrębnym. I stwierdza najpierw, zawsze zaczyna od tezy, którą później podważa, iż według Izydora warchołem jest ten, kto sprawia rozdwojenie umysłów i sieje niezgodę. Dokonywanie czynności wiodącej do jakiegoś grzechu nie jest odmiennym rodzajem grzechu od tego, do którego prowadzi. A zatem warcholstwo nie jest grzechem osobnym innym niż niezgoda. Wojna w ścisłym znaczeniu jest przeciw wrogowi zewnętrznemu, jako starcie społeczności ze społecznością. Zwada jest starciem między jednostkami lub małymi grupami, a warcholstwo jest właśnie starciem między niezgadzającymi się z sobą częściami społeczeństwa. Na przykład, gdy jedna część miasta burzy się przeciw drugiej. Dlatego warcholstwo, mając osobno dobro, któremu się przeciwstawia, a dobrem tym jest pokój, i jedność społeczna jest grzechem osobnym. Czyli warcholstwo trzeba rozpatrzeć, dochodzi do tego wniosku święty Augustyn, jako osobny problem, grzech, nazywając to językiem teologicznym, w życiu społecznym. Dlatego, że przeciwstawia się pokojowi i jedności społecznej, narusza ją. Zastanawia się dalej, czy warcholstwo jest grzechem śmiertelnym. I znów zaczyna od tezy, że może nie. Stwierdza tak, warcholstwo jest jakąś niezgodą, to może nie być grzechem śmiertelnym, a czasem w ogóle nie być grzechem. Wybawiciele społeczności od rządów tyrańskich są darzeni sławą. Otóż takie wyzwolenie nie jest łatwe i nie da się osiągnąć bez jakiegoś zaburzenia społeczności, bo przecież jedna część usiłuje zatrzymać tyrana, a druga go obalić. Może więc być warcholstwo nie będące grzechem. Tu jest pewien argument, który dzisiaj spotykamy także w ustach zwolenników buntu przeciwko władzy wybranej w demokratycznych wyborach jesienią zeszłego roku. Że przecież buntują się w dobrej sprawie, przeciwko tyranowi, skoro nie da się inaczej. I takie argumenty znał święty Tomasz ze swojej epoki. To nie są argumenty wymyślone współcześnie. Ale stwierdza, udziela takiej odpowiedzi. Jak wiemy, warcholstwo zagraża jedności społeczeństwa, to jest ludności miasta lub państwa. Otóż według Augustyna, zdaniem ludzi mądrych, ludność to nie każde zbiorowisko ludzkie, lecz zgrupowanie zespolone zgodą na te same prawa i wspólne korzyści. Jest więc oczywiste, że warcholstwo przeciwstawia się i sprawiedliwości, i dobru społecznemu. Dlatego z samego swego pochodzenia jest grzechem śmiertelnym. I to tym bardziej, im bardziej dobro społeczeństwa, którego wrogiem jest warcholstwo, jest większe niż dobro jednostki, którego wrogiem jest zawadiactwo. A więc warcholstwo, czyli podburzanie do niepokojów społecznych,
jest większe niż większym grzechem, większym problemem niż to, kiedy no, mamy nieposkromioną chęć pokłócenia się z sąsiadem, prawda? Ponieważ powoduje dużo większe, dużo gorsze skutki dla sprawiedliwości i dobra społecznego. Grzech ten, pisze dalej święty Tomasz, popełniają przede wszystkim i głównie sami sprawcy zamieszek. Ci grzeszą najciężej. Na drugim miejscu grzeszą ich zwolennicy, wnoszący w dobro społeczeństwa zamieszanie. Natomiast ci, co tego dobra bronią, stawianiem oporu tamtym, nie mogą być uważani za warchołów tak samo, jak nie mogą nazywać się zawadiakami tych, co się bronią, o czym była mowa poprzednio. A zatem tu mamy odpowiedź na pytanie, jak ocenić te dwie grupy manifestujące dzisiaj w Brukseli. Ci, co tego dobra bronią, dobro społeczeństwa, w które warcholstwo wnosi zamieszania. Ci, co tego dobra społecznego bronią, stawianiem oporu tamtym, warchołom, nie mogą być uważani za warchołów. Ale odpowiada na bardzo ważne zagadnienie, którego nie unieważniliśmy jeszcze. Co zrobić z tą kwestią, czy z tezą podnoszoną przez zwolenników buntu, że mamy do czynienia z rządem tyrańskim, niesprawiedliwym? Odpowiada tak. Rząd tyrański jest niesprawiedliwy, ponieważ nie służy dobru społeczeństwa, lecz dobru prywatnemu rządzącego. Możemy zapytać, czy rzeczywiście rządy obecne w Polsce służą dobru prywatnemu sprawującego tę władzę? Czy PiS dorabia się jakichś majątków na sprawowaniu władzy, czy Jarosław Kaczyński zaspokaja jakieś dobro prywatne, a może prezydent Duda realizuje jakieś prywatne wyłącznie cele? Musimy to pytanie sobie postawić. Dlatego zakłócanie, jeśli ma miejsce, tego rodzaju tyrania, a więc wykorzystanie władzy wyłącznie do celów prywatnych sprawujących tę władzę. Tak było dokładnie jeszcze kilka miesięcy temu, przypomnę. I było to potwierdzane tysiącami przykładów, że władza była sprawowana dla prywatnej korzyści ją sprawujących. Spełniała całkowicie kryteria tyraństwa. Ale nawet wtedy wzywa święty Tomasz do zastanowienia. Zakłócenie takiego rządu nie jest warcholstwem, ale zakłócanie rządu tyrańskiego może być tak głupie, że społeczeństwo ponosi z tego szkody większe niż mu wyrządza tyrański rząd. Może być tak, że rząd jest tyrański, ale bunt przeciwko niemu wyrządzi większą szkodę społeczeństwu niż trwanie w tyranii. I to jest także kwestia, którą możemy i mamy obowiązek postawić tym, którzy mówią dzisiaj, że muszą buntować się przeciwko legalnej, demokratycznie wybranej władzy w Polsce. Czy ich bunt przyniesie, nawet jeśli przyjmiemy ich rozumowanie, które odrzuciliśmy przed chwilą, że rząd obecny jest rządem tyrańskim, czy ich bunt przyniesie większe korzyści społeczne nam wszystkim, Polsce, niszcząc ostatnie, można powiedzieć, nici nadziei na szersze porozumienie między obywatelami tego kraju. Niepełne, bo to jest niemożliwe. Jak już powiedziałem, w żadnym kraju jest niemożliwe, bo jesteśmy we wszystkich społeczeństwach ludźmi po upadku, a więc ludźmi, którzy mogą mieć zaćmione, można powiedzieć, swoje zdolności do rozumowej, intelektualnej zgody, zaćmione przez swoje żądze, prawda? Przez swoje żądze, jak już powiedziałem, używania pieniędzy, zaszczytów, sławy. A więc nie martwmy się tym, że nie osiągniemy doskonałego porozumienia w Polsce, bo ono nigdzie nie jest możliwe. Ale martwmy się tym, że duża część z tych, którzy mogliby odnaleźć się w racjonalnym dialogu, w racjonalnej debacie nad obowiązywaniem prawa w naszym państwie, uległo zaślepieniu, chcąc obalić legalnie wybrany rząd i utrwalić te mury wznoszone w Polsce wewnętrznie, które mają uniemożliwić funkcjonowanie polskiej wspólnoty politycznej. Otóż to właśnie stawia pod uwagę, czy daje pod uwagę, pod rozwagę swoim czytelnikom
święty Tomasz, kiedy mówi o warcholstwie. Myślę, że te przykłady pozwalają zrozumieć, jak niezwykłym w precyzji swoich rozważań myślicielem był święty Tomasz. W traktacie o królowaniu, który warto, żeby czytał każdy sprawujący władzę, nie wydaje mi się tak ważne analizowanie rozmaitych aspektów związanych z systemem monarchicznym, bo dziś niewiele krajów na świecie w tym systemie funkcjonuje, ale rozważenie przez samego świętego Tomasza fenomenu sprawowania władzy, wyniesienia ponad wspólnotę etyczną. To są kapitalne strony, dlatego zachęcam do lektury tego niedużego traktatu o królowaniu, nie tak dawno wydanego nakładem Ośrodka Myśli Politycznej, ponieważ można się zastanowić, jak w świetle tego sprawdzianu psychicznego, który tam opisuje święty Tomasz, mają się aktualnie sprawujący władzę. Czy to pół roku temu była Platforma Obywatelska, pan prezydent Bronisław Komorowski, czy obecnie Prawo i Sprawiedliwość i pan prezydent Andrzej Duda, czy pan przewodniczący Jarosław Kaczyński. Bo wyzwanie, które przed nimi stoi, jest zawsze to samo. Tak jak je opisuje w fenomenalny sposób święty Tomasz. Zwraca uwagę na to, co wynika już z tych rozważań do tej pory przedstawionych. Otóż człowiekowi niezmiernie potrzebne jest dla równowagi wewnętrznej, dla praktykowania tych czterech cnót kardynalnych, które wymieniłem, pozostanie w naturalnym środowisku etycznym. Władza, zwłaszcza władza najwyższa, powoduje możliwość wyrwania z tego środowiska, no bo nagle ci, którzy byli naszymi równymi, którzy patrzyli na nas surowym okiem, oceniającym, przychodzą do nas i mówią tylko: tak jest, panie prezydencie, wspaniale, panie prezydencie, co za genialny pomysł, panie prezydencie. To jest naturalne doświadczenie każdego sprawującego władzę. I którzy mu powiedzą: och, ci, co cię krytykują, panie prezydencie, czy panie premierze, czy panie ministrze, to są warchoły, idioci, prawda, nie warto się tym przejmować, pan jest najmądrzejszy w każdej sytuacji. Otóż to jest doświadczenie każdego sprawującego władzę, doświadczenie niebezpiecznego testu psychicznego. Otóż cała sztuka polega na tym, żeby nie zatracić kontaktu ze swoją naturalną wspólnotą etyczną. W przypadku pana prezydenta Andrzeja Dudy nie mam wątpliwości, że taką naturalną wspólnotą etyczną, tak widocznie mocną w jego otoczeniu, jest jego rodzina, są jego rodzice. To jest jego szczęście, że ma takie naturalne, oczywiście rodzina, także żona, ale ważne jest to, że tu żyją rodzice, że mogą go oceniać w duchu tej samej tradycji, którą wyraża święty Tomasz. Myślę, że dla pana przewodniczącego Jarosława Kaczyńskiego takim wciąż obecnym otoczeniem etycznym, kontrolerem etycznym jest jego brat. No być może, ale myślę, że w przypadku bliźniąt to jest szczególnie ważne. Pamięć o bracie, pamięć, która... Oczywiście, broń Boże, nie chcę się w żadne psychologizowanie tutaj zanurzać, ale myślę, że trwa, prawda? Jest trwałą rozmową z kimś, kto był tak ważny w życiu tego polityka. Otóż jest bardzo ważne, żeby w takiej czy innej formie, bo każdy może mieć jakby odmienną formę tej wspólnoty etycznej, z którą zachowuje więź. Więź kontrolującą nas. By tej więzi nie stracić. Bardzo łatwo doznać, jak to opisuje właśnie święty Tomasz, zawrotu głowy, bo sprawowanie władzy jest jak doświadczenie burzy na pełnym morzu, używa tej metafory święty Tomasz. Kiedy wydaje nam się, że no, nie potrafimy jakby zapanować nad tym żywiołem, który nas wyniósł do steru. Otóż umieć przejść przez tę burzę potrafią tylko ci, którzy, jeszcze raz to podkreślę, nie zatracili związku ze swoim otoczeniem etycznym.
i o utrwalenie tego otoczenia etycznego, utrwalenie jego znaczenia, apelował całym swoim dziełem, jeżeli można tak powiedzieć, w jego części poświęconej porządkowi doczesnemu, święty Tomasz. Podkreślał znaczenie wspólnoty politycznej i prawa tworzonego przez tę wspólnotę, która uzupełnia wychowanie domowe, władzę rodzicielską w utrzymaniu porządku moralnego i praktykowania cnót w państwie czy we wspólnocie politycznej. Ale podkreślał także, że prawo nie może zastąpić wychowania, formowania naszego sumienia, naszej duszy, które jest pozostawione wyłącznie Kościołowi. Wychowanie nie może być przejęte w całości przez państwo, bo wtedy państwo wraca do tej roli, przed którą uratowała go postawa papieży, żeby państwo było wychowawcą wszystkich, żeby państwo, że tak powiem, rozstrzygało kwestie naszego sumienia. Tak być nie może i nie powinno. Te sfery muszą być rozdzielone. Jest sfera odpowiedzialności władzy świeckiej, która odzwierciedla się w dobrym, sprawiedliwym prawie przez właściwe urzędy, właściwe osoby do tego powołane, wydawanym i we właściwy sposób promulgowanym i odwołującym się do rozumowych argumentów, a nie tylko do siły. I nie siła tylko tutaj jest niebezpieczeństwem, ale także manipulacja. Pisze o tym także święty Tomasz, że groźbą dla prawdziwego prawa jest nie tylko zastąpienie argumentu rozumowego groźbą przemocy, kary, siły, która oczywiście może i powinna występować w prawie, ale nie może zastępować argumentu racjonalnego, ale jest także manipulacja, kiedy chce nas uwieść w sposób argumentacji, zastąpić procedurę rozumową, racjonalną, retorycznym chwytem, odwołaniem do naszych emocji, tak żebyśmy porzucili rozum na rzecz emocji, które umie poruszyć agitator. To jest także niebezpieczeństwo, które grozi nam w każdym systemie politycznym. Ale najważniejszym niebezpieczeństwem jest przekroczenie tej granicy przez prawo, jaka jest dla niego w życiu publicznym zastrzeżona. Prawo nie może wejść do naszego sumienia. Tam jest miejsce tylko na prawo naturalne i na jego formowanie przez łaskę, która jest ponad wszelkimi instytucjami ludzkimi, i przez Kościół, który służy jako narzędzie formacji naszych sumień. I ta zasada harmonizowania Kościoła, państwa czy wspólnoty politycznej, porządkowania relacji między rozumem a wiarą jest istotą, duchem syntezy wykonanej przez świętego Tomasza. Syntezy, która, jeszcze raz to powtórzę, była przewodnikiem przez wieki dla najświetlejszych ludzi w Kościele katolickim i pozostaje, jak mi się wydaje, wzorem trudnym do prześcignięcia, ani nawet do doścignienia w historii myśli politycznej następnych wieków. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania związane właśnie tak, jak pani była uprzejma zapowiedzieć, z wydarzeniami politycznymi bieżącymi, niekoniecznie ze świętym Tomaszem, to oczywiście bardzo proszę, przez 10 do 15 minut będę chętnie odpowiadał. I prosimy do mikrofonu. Do mikrofonu, bardzo proszę do mikrofonu, ponieważ rzecz się nagrywa. Czy to słychać? Teraz. Panie profesorze, co nowego w Radzie Prezydenckiej, w której pan działa? Dziękuję bardzo za to pytanie. Właśnie tu na nasze spotkanie przyszedłem z małym opóźnieniem, ponieważ byłem u pana ministra Łopińskiego w ramach przygotowania, państwo jesteście pierwszymi, którzy się o tym dowiadują, kolejnej plenarnej narady czy spotkania Rady Rozwoju Narodowego, które odbędzie się 16 lutego i będzie poświęcone polityce historycznej. A więc będzie to takie bardzo szerokie spotkanie z udziałem, pewnie można szacować, około 70 członków Rady na 80 kilku. Zaproszeni są oczywiście wszyscy, ale rzadko wszyscy przychodzą.
To będzie trzecie już, czy czwarte, przepraszam, posiedzenie tej kadencji za pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo dwa się odbyły za prezydentury świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. No i myślę, że kwestia polityki historycznej zasługuje teraz już nie tylko na taką, można powiedzieć, debatę no, ogólną o potrzebie, bo wszyscy się zgadzamy, że jest potrzebna, jest bardzo wiele różnych inicjatyw, najczęściej mądrych, wspaniałych, wszystkich być może naraz nie da się zrealizować. Natomiast bardzo pilną potrzebą i tym chcemy się zająć na posiedzeniu Rady Rozwoju Narodowego. Pozwalam sobie mówić w liczbie mnogiej, bo mam być no, jedną z osób przygotowujących to spotkanie merytorycznie. Jest kwestia koordynacji polityki historycznej, bo są inicjatywy obywatelskie, bardzo ważne, bardzo liczne, rozproszone. Oczywiście niektóre z nich będą realizowane bez pomocy państwa i świetnie, tak powinno być. Niektóre wymagają pomocy państwa, a niektóre dublują się, powielają. Być może spotkanie różnych inicjatyw byłoby rzeczą ważną, ale także połączenie inicjatyw poszczególnych gałęzi administracji państwowej, bo swoją politykę historyczną zaczyna prowadzić Ministerstwo Spraw Zagranicznych, swoją politykę historyczną prowadzi tak ważna instytucja państwowa jak Instytut Pamięci Narodowej, swoją politykę historyczną w oczywisty sposób prowadzi Ministerstwo Kultury przez program budowy muzeów, na przykład bardzo ważna decyzja teraz podjęta przez pana premiera Glińskiego w sprawie no już przyznania środków na budowę Muzeum Historii Polski, bo to przecież wstyd, żeby wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska była jedynym krajem z tych tutaj najbliższych, które nie mają swojego Muzeum Historii Narodowej. A więc Ministerstwo Kultury jest następnym podmiotem obok MSZ-u i PN-u. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi swoją politykę historyczną w naturalny sposób. I tak można by wymieniać szereg agend. Otóż wydaje mi się potrzebą bardzo ważną i o tym chciałbym, żebyśmy rozmawiali na tym spotkaniu, między innymi o tym, by próbować skoordynować te działania. Powołać być może jakiś sekretariat, jakąś instytucję, która by pomagała, czy to przy panu prezydencie, czy przy pani premier, w dowolnym, dobrym miejscu dla koordynacji tych wysiłków, tego rodzaju misję koordynacyjną, skupiającą wysiłki, czyniącymi je bardziej skutecznymi, bardziej racjonalnie zorganizowanymi. Taką instytucję trzeba by powołać. Oczywiście nie będzie to jedyny temat tego posiedzenia, ale będzie na pewno kwestia rozmaitych indywidualnych pomysłów. Są pomysły uzupełnienia tablic pamiątkowych na grobie nieznanego żołnierza, na przykład bitwami, czy no jakby samą potrzebą upamiętnienia żołnierzy wyklętych, czy to poprzez poszczególne starcia, czy przez no, tablicę im poświęconą odrębną. To jest jeden przykład, ale przecież takich przykładów, konkretnych pomysłów są nie dziesiątki, ale setki, prawda? Myślę, że kilkanaście z takich pomysłów będzie przedmiotem spotkania 16 lutego. Zmierzają jakby, jak mi się wydaje, kolejne posiedzenia sekcji Rady Rozwoju Narodowego pod stałym naciskiem pana prezydenta, który jest tym bardzo zainteresowany, do ukonkretnienia swojej pracy, no bo spotykamy się od właściwie 2,5 miesiąca, to nie jest bardzo dużo. Ale pora już przejść od takiego rozpoznawania, od dyskusji ogólnych, nie chcę powiedzieć teoretycznych, ale ogólnych właśnie, do wniosków praktycznych, no bo nie dysponujemy czasem nieograniczonym. Trzeba wykorzystać ten czas, który jest nam dany, do zrobienia czegoś konkretnego w obronie polskiej tradycji i w obronie dobrego imienia Polski. To jest osobne zagadnienie, które jestem pewien będzie przedmiotem spotkania i plenarnego Rady Rozwoju Narodowego. To już rzecz jasna nie moja pewnie sekcja, mówię w cudzysłowie moja, czyli ta przeze mnie koordynowana, będzie pewnie realizatorem tego spotkania, ale na pewno w Radzie Rozwoju Narodowego kwestia obrony dobrego imienia i prezentowania, można tak powiedzieć, polskiego dorobku kulturowego na zewnątrz będzie podejmowana. No tutaj szczególnie jest to potrzebne, jak widzimy, na terenie Europy Zachodniej. O tym miałem też wczoraj okazję rozmawiać w jednej z instytucji, która może dobrze służyć tego rodzaju zadaniom. Więc no to są najkrócej
mówiąc kwestie związane z najbliższą działalnością Rady Rozwoju Narodowego, tę, w którą jestem jakoś tam zaangażowany i o której wiem. Panie profesorze, cieszę się, że bardzo, że pan jest w tej radzie i w związku z tym skorzystam z okazji, że powiem i państwo też, żeby wiedzieli, że jako artysta kilku dziedzin pochwalam działania rządu. Przyjęła mnie pani minister na spotkanie, gdzie w ramach tej polityki historycznej postulowałam między innymi, żeby zwrócono polskim artystom zachętę, dlatego że zachęta powstała dla promowania sztuki narodowej polskiej, a ona od kilkunastu lat czasami promuje rzeczy wątpliwe, ale na pewno nie polską sztukę. I w związku z tym chciałam powiedzieć taką rzecz, że również prosiłam, dziękuję bardzo, o to, żeby odnowić nasze malarstwo historyczne. I tutaj też tutaj koleżanka ze SPAP-u miała też pomysł, zgłaszała wczoraj przy profesorze Żarynie na spotkaniu w związku ze świętem Żołnierzy Wyklętych, bo gdybyśmy już mieli zachętę chociaż dwa razy w roku do dyspozycji, to byłaby wielka wystawa malarstwa i rzeźby i grafiki o żołnierzach wyklętych. A teraz ta dziewczyna walczy, żeby chociaż Kordegarę na Krakowskim vis-a-vis prezydenta zrobić tam chociaż małą wystawę w tym roku. Natomiast bardzo też pana uczulam, skoro pan jest w tej radzie, że gdyby tak włączyć tę dobrą część środowiska sztuki, które nie uprawia hochsztaplerki, a chce służyć własnej ojczyźnie i żeby w statucie zachęty wprowadzić to, co było dawniej, jak ona powstała w 1862 roku dla promowania sztuki polskiej, żeby raz w roku pokazać bez przeglądu prace, które nie obrażają ani narodu, ani religii, ani obyczajów, ale naprawdę, co przedstawia samo środowisko i żeby potem jeszcze w wystawach pod hasłem służyły takim tematom, jako żołnierzach wyklętych, czy jakiś czy temat chrztu polskiego, bo to chrzest Polski. To nie mój pomysł, tylko koleżanki, która ze SPAP-u nam to się zgłosi do pana, do państwa ministra. To jest moje pierwsze, także bardzo proszę, że tutaj powinna się włączyć także sztuka polska, żebyśmy nie byli zawsze, kimś to robi po prostu rzeczy nieważne i niepotrzebne, a zostaliśmy zmarginalizowani. Druga sprawa, a propos prawa, czy pan nie sądzi, że u nas powstało wiele przepisów, cieszę się, że pan prezydent Duda pokazał twarz, już te dzieci wracają do matek, już nie będzie bieda nam, prawda, zabierała potomstwa z domu, ale jest też wiele przepisów dotyczących własności polskiej i tu chciałam wspomnieć coś takiego, że ileś tam lat temu, może nie wiem, przy wkroczeniu do Unii być może powstał przepis, że działa się na własnościach człowieka, przypuśćmy, człowiek ma jakieś działki po rodzicach, czy tam jakieś działki, działa się na własności człowieka, nie zawiadamiając go, że państwo, czy dana gmina zabiera mu kawałek działki, bo się wychodzi z założenia, że on mając, przypuśćmy, po, nie wiem, dwóch dziadkach i dwóch babciach jakieś tam małe tereniki, to on w pięciu miejscach Polski może być naraz i oglądać tablicę. Stwierdzę, że ten przepis powstał po to, żeby nas wydziedziczać za naszymi plecami, z naszych jakichś małych dóbr. A trzecia sprawa, jak pan tutaj cytował Tomasza Świętego Zakwinu, powiedział pan, bodajże w czwartym zdaniu, że wojna dla zemsty nie jest słuszna, ale dopuszczał pan, że można pomścić krzywdy. Czy mógłby pan również i tutaj odnieść się, do jakiego momentu można pomścić krzywdy? Bo ja uważam, że kat, który nie zostanie ukarany, że nie można tak łatwo mu przebaczać, mimo że jestem katoliczką, bo to jest deprawujące. Po prostu uważam, że pewna kara powinna być i w tym kontekście myślę, że pan również się ustosunkował tej filozofii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W pierwszej kwestii powiem najkrócej. Myślę, że nie mieliśmy jeszcze tak dobrego Ministerstwa Kultury jak w tej chwili, takiego zestawu. Nie tylko, myślę tu o samym premierze, znaczy wicepremierze i ministrze kultury, panu profesorze Glińskim, ale o zastępujących go wiceministrach. Szybkość reakcji, jak wiem, w różnych sprawach. Pani minister Zwinogrodzkiej, pani minister Gawin, pana ministra Selina. To właśnie, no myślę, że w takich sprawach, o których pani mówiła, to jest doskonały adresat i można to powiedzieć z czystym sumieniem, nie na zasadzie tak zwanej spychotechniki, to nie pan prezydent, tylko pan minister kultury, tylko tam jest właściwe miejsce dla odpowiedzi na zagadnienia związane ze sztuką i są ludzie, którzy doskonale je rozumieją. Myślę, że w taki sam sposób jak pani.
W drugiej sprawie nie potrafię niestety nic powiedzieć, nie orientuję się w tej materii prawnej. No na pewno warto, jeśli jest taka sprawa, zwrócić się czy do Kancelarii Prezydenta, czy do Ministra Sprawiedliwości z konkretną propozycją. Też nie sądzę, żeby została ona jakoś zlekceważona. Na pewno tak nie będzie. Natomiast kwestia trzecia pozwala mi stwierdzić, że jednak zasada wojny dla zemsty czy zemsty jest fundamentalnie obca chrześcijaństwu. Nie można prowadzić działalności w imię zemsty i pozostać dobrym chrześcijaninem. Czym innym jest kara związana z prawem, ze złamaniem prawa, prawa dobrego, prawa, które ma za sobą racje racjonalne i które zostało w odpowiedni sposób ogłoszone, a więc byli świadomi łamania tego prawa ci, którzy je złamali. Nie wiem konkretnie, o jakim przypadku pani mówi, ale kaci żołnierzy wyklętych w oczywisty sposób łamali prawo. I myślę, że z punktu widzenia prawnego można, należy ścigać ich efektywniej niż to robił pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej, bo robił to, ale w sposób opieszały i nieskuteczny, jak wiemy. Tutaj można się odwołać tylko do kategorii prawa. Natomiast prawo nie może służyć zemście, tylko ukaraniu przekroczenia, złamania. Takie wyrażenie, że dopuszcza, co pan cytował, pani, tak. Że dopuszcza pouszczenie krzywdy. Nie, to może źle się, przepraszam, nie wiem, jaki fragment cytowałem, przepraszam, może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Może chodziło o naprawienie krzywd, to jest zupełnie inna sprawa, jeśli powstało takie nieporozumienie. Proszę bardzo, ale są inni jeszcze. No, to... Nie, proszę dokończyć, proszę, tylko króciutko. Mikrofon powędrował. Najmocniej przepraszam. Ja chciałam zapytać taką rzecz, czy to też należy do polityki historycznej, czy może w jakiejś części należeć, bo na pewno będzie podlegało pani minister Anders, mam nadzieję, że pewne pomniki w Warszawie, Grota Roweckiego, czy Powstania Warszawskiego, na przykład Powstanie Warszawskiego jest położone na płask, pod śniegiem go nie widać, natomiast obok był przed świętami Targ Rybny i wielkie donice czerwone, kolorowe, to jest też pamięć historyczna, jak te pomniki są pokazywane. Grot Rowecki jest wepchnięty gdzieś w węgieł, przed tym na rondzie jerozolimskich jest palma, a de Gaulle gdzieś schowany pod gmachem partii. I jeszcze chciałam powiedzieć, że tam, gdzie ten wybuch czołg przy podwalu, pan profesor nie zna to miejsce, no przecież to jest w ogóle pomnik niewidoczny. Ta gąsienica powinna być wniesiona. Bo chyba to też jest polityka historyczna, jak przychodzą nawet zimą, prawda, do Warszawy zwiedzać i te pomniki są ukryte albo przy Targach Rybnych, no to przepraszam, chyba to jest jakiś błąd. Tylko to chciałam powiedzieć, dziękuję. To tu tylko najkrócej. Wymieniła pani najwłaściwszą adresatkę. Znów przykład znakomitej, jak mi się wydaje, nominacji nowej pani minister Anders na to stanowisko, ale w sprawie, no, że tak powiem, racji pewnych pomników w jednej się wypowiem. Pomnik generała de Gaulle'a powinien być usunięty, nie wyeksponowany, tylko usunięty. To był człowiek, który zrobił wszystko, żeby zaszkodzić Polsce. W roku 1920 był tutaj, owszem, jako jeden z kilkuset oficerów francuskich i wtedy się zasłużył, tak jak tych kilkuset innych, nieporównanie mniej niż ówczesny premier Alexandre Millerand, który zasługuje na pomnik, bo pomógł wtedy jako jedyny z mężów stanu Europy Polsce w 20 roku. Natomiast generał de Gaulle był pierwszym, który uznał PKWN i wbił gwóźdź do trumny polskiego państwa podziemnego. Wszyscy żołnierze wyklęci mają prawo czuć się obrażeni tym pomnikiem. Wszyscy żołnierze wyklęci mają prawo i ci, którzy szanują ich pamięć, domagać się tego, by żadne miejsce pamięci temu współpracownikowi Józefa Stalina nie było poświęcone w Warszawie. Ale co to był wielki patriota Francji, bardzo zasłużony dla Francji. Mm-hmm. We Francji jest miejsce dla jego pomników. Ale Polsce zaszkodził niezwykle mocno w roku 1944 w grudniu, kiedy odwiedził Stalina i przełamał bojkot stalinowskiej polityki w kwestii Polski. To nie Churchill, nie Roosevelt, tylko de Gaulle. Czy mogę? Proszę bardzo.
Co do palmy, to pełna zgoda. Oczywiście tę palmę dawno trzeba było wyrzucić. Natomiast mam pytanie do pana profesora w związku z ostatnim wywiadem Jarosława Marka Rymkiewicza. Nie wiem, czy pan miał czas przeczytać ten wywiad. On tam w rozmowie z Joanną Lichowską twierdzi, że wybór, jakiego dokonali Polacy w ostatnich właśnie wyborach, polega na tym, że głosowali ci, którzy czytali Kochanowskiego, Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego. Czy pana zdaniem obecny rząd i ludzie go wspierający jakoś tak blisko tam, bo pan obecnie ma jakieś takie bliższe kontakty, czy oni sobie z tego zdają sprawę? Dlaczego o to pytam? Otóż odnosiłem wrażenie w czasie kampanii wyborczej, że najważniejszy był dobry show, dobre klipy wyborcze, dobre wypowiedzi. Natomiast mało było takiego zagłębienia się w istotę polskiej duszy, która była formowana właśnie przez tych wielkich pisarzy, poetów. Czy rządzący zdają sobie sprawę z tego, komu zawdzięczają naprawdę to zwycięstwo? No, przypomnę, że pan Jarosław Kaczyński cytował nie tylko wspomnianych tutaj powszechnie, tu znanych na pewno twórców polskiej kultury, ale także nieco zapomnianego Kornela Ujejskiego. Więc to jest przykład dla świadomości, że tak powiem, kulturowej tego, który jest uważany powszechnie za architekta zmian politycznych w Polsce w ostatnich miesiącach. Myślę, że pana pytanie może się wiązać z niepokojem dotyczącym osób, których nie znamy. Ja niektórych, znaczy wielu, większości polityków Prawa i Sprawiedliwości nie znam, więc nie mogę powiedzieć o nich wiele. Ci, których miałem okazję poznać teraz także na stanowiskach, na przykład w Ministerstwie Kultury czy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nie mam wątpliwości, że oni wszyscy czytali Kochanowskiego, Żeromskiego, Mickiewicza. Natomiast kampania wyborcza ma swoje prawa, to nie jest tanie usprawiedliwienie. Ci, którzy czytali Mickiewicza, Żeromskiego, Krasińskiego, niestety nie stanowią już większości w naszym społeczeństwie. A w społeczeństwie demokratycznym, żeby wygrać wyborów, trzeba zdobyć jak najwięcej głosów. Show jest potrzebny. Ja nie lubię show, ale on jest potrzebny. I on czasem jest pusty w jakimś aspekcie. To nie jest, że tak powiem, moja sympatia, ten sposób prowadzenia polityki. Ale no bez tego elementu, który nie powinien oczywiście przeważyć, tu się z panem całkowicie zgadzam, że jeżeli zostanie sam show, to dojdziemy do Platformy Obywatelskiej. Nie róbmy polityki, budujmy mosty, prawda, no, które i tak nie powstały, jak wiadomo. Zostaje sam show. No ale wydaje mi się, że na razie Prawo i Sprawiedliwość jest dość daleko od tego rodzaju oskarżeń, czy obecna ekipa rządząca. Natomiast zgadzam się, trzeba stale przypominać tym, którzy rządzą, żeby nie myśleli, że kultura jest mało ważna. No akurat nominacja ministra kultury na stanowisko wicepremiera, no po raz pierwszy w historii rządów III RP, oznacza, że kultura nie jest lekceważona przez tę ekipę rządową. Więc stąd wydaje mi się, że te obawy, choć je rozumiem, w tej chwili nie wydają mi się słuszne. W tej chwili. To tylko, może będą, nie daj Boże. Tylko pytanie dodatkowe. Czy właśnie pan profesor Gliński, o którego moja opinia pokrywa się absolutnie z pańską opinią, ma możliwość wpływu na przykład na media, na telewizję, nie tylko na kulturę szeroko pojętą, ale na konkretnie na telewizję publiczną, bo tu się niepokoję.
No cóż, mam nadzieję, że pan premier Gliński nie ma możliwości wpływania bezpośrednio na telewizję publiczną, bo nie powinien mieć. Pośrednio wpłynął i mam nadzieję, że efekty tego zobaczymy niedługo. No nie bądźmy niecierpliwi, prawda? Zmiana nastąpiła 2 tygodnie temu, czy tydzień temu, a my już oczekiwalibyśmy w pełni dojrzałej propozycji programowo-twórczej nawet w telewizji. No, może ona nie będzie doskonała, ale poczekać na nią trzeba parę miesięcy. No, nie ma rady. Panie, jeszcze dwa ostatnie krótkie pytanie. Może dwa krótkie pytania. Dobrze, dwa krótkie. Ostatnie dwa krótkie pytania. Proszę. Ja właściwie to ja nie mam pytania. Chciałabym potwierdzić to, co mówi pan profesor i wszystkich nas właściwie ucieszyć, ponieważ właśnie bardzo szybko zadziałał program Pierwszy Polskiego Radia. Mniej więcej 2 lata temu zostało zniesione, wbrew protestom wielu ludzi, cotygodniowe koncerty chopinowskie w niedzielę, wieczorem o 23:00. I mówię krótko, no bo chcę powiedzieć, o co chodzi. I od ubiegłej niedzieli są z powrotem. Także chciałam wielkie podziękowania pana Rozlacha, redaktora, który walczył o to z pomocą pewnej grupy tam, no, melomanów, że tak powiem. I to nie jest pytanie, ale myślę, że pan profesor nie ma nic przeciwko temu. Potwierdzające jakby to, że można załatwić to szybko i kto jest zainteresowany, to w przyszłą niedzielę zapraszamy na koncert chopinowski. Dziękuję bardzo. Ja tylko krótko nadmieniam. Dlaczego my, Polacy, nie utraciliśmy tożsamości narodowej podczas zaborów? Dwa czynniki były. Kościół i kultura. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja dodam do tego tylko taką może, no właśnie nastrajającą mnie bardzo optymistycznie uwagę. Wczoraj miałem okazję uczestniczyć w niezwykle miłej uroczystości w Ministerstwie Kultury właśnie, wręczenia najwyższej nagrody ministerstwa Gloria Artis panu Bronisławowi Wilcztajnowi. Myślę, że niezależnie od tego, jakie kto może mieć zdanie na temat jego działalności, ja wypowiem swoje. Mało jest rąk godniejszych od jego, by odebrać to odznaczenie i sposób uzasadnienia i przyjęcia, że tak powiem, tego wyboru przez odwołanie do tradycji patriotycznej, religijnej, do fundamentu moralnego polskości, wskazuje na to, że ministerstwo, a byli tam wszyscy wiceministrowie obecni, oczywiście pan minister i premier, i śmiem powiedzieć, elita kulturalna Polski była po raz pierwszy od wielu lat, co mogłem obserwować gdzieś tam z kąta, zebrana właśnie w Ministerstwie Kultury, czyli tam, gdzie powinna od czasu do czasu, nie za często, bo miejscem tych, którzy pracują w kulturze, nie jest ministerstwo, ale czasem powinno ministerstwo ich doceniać i myślę, że to się właśnie zaczyna. To jest powód do optymizmu, do nadziei, że właściwi ludzie, właściwi urzędnicy wydają się obecnie na właściwym miejscu. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. W imieniu zebranych na sali oraz po raz pierwszy oglądających naszą wideotransmisję online serdecznie dziękujemy panu profesorowi za tak ważne spotkanie.